Za 6 tysięcy pracuje idiota albo złodziej. Do dziś to jest cytowane nawet przez niektóre telewizje i mówi się, że Bieńkowska obrażała ludzi. No właśnie nie. To zdanie wyrwane z kontekstu. Ona powiedziała, że jeśli na stanowisku kierowniczym, gdzie ktoś zarządza dużymi pieniędzmi i zarabia 6 tysięcy, to albo jest idiotą, bo nie wie ile powinien zarobić, albo złodziejem, bo 6 tysięcy weźmie, a resztę sobie dokradnie i że to nie jest normalna stawka za takie stanowiska. To zdjęcie, jak rozumiem, ma sugerować, że Grzegorz Braun w Sejmie nie bardzo pracuje. No nie. Ma za sobą 170 wypowiedzi, 94 interpelacje, 28 zapytań i 2 oświadczenia, a na tamtym zdjęciu śpi, bo całą noc był na komisji w Sejmie. Swojego czasu i to zdjęcie biło rekordy polubień, to są europosłowie Prawa i Sprawiedliwości w Parlamencie Europejskim i wszyscy mówią, że zabrali tam krzyże, żeby nie wiem co robić. Nie, żadnych krzyży tam nie mieli, to jest wklejone. Możemy się spierać, każdy ma swoje poglądy i to normalne, ale nie opierajmy się na kłamstwie i manipulacji. To jest złe, dlatego z tym walczę.